Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię ostatnie moje poczynanie z bioreaktorami. Ważenie, dolewanie substratu, uszczelnienie korka i balona. Prosiłbym o zerknięcie do opisu i komentarzy. A teraz czas na intro, w którym w obrazkowy sposób pokazuję etapy powstawania biogazu. Wysyłam gaz bioreaktora numer 1 do powyższego balonika, aby sprawdzić szczelność połączenia balonik bioreaktor. Zamknąłem zawór na bioreaktorze, a później doprowadzający do balona, w którym trochę biogazu miał zostać, a po prawej jest balonik bioreaktora numer 3. Będzie widoczny na zastępstwo. Temperatura na strychu osiągnęła 14 stopni Celsjusza. W bioreaktorze numer 2 14, a w bioreaktorze numer 3 15,5. Otworzyłem bioreaktor numer 1. Proch siana opadł niżej i można dodać jeszcze substratu. A będzie to kompot z jabłek i woda po makaronie. Waga pokazuje 0,635 kg. Trochę zamieszać i można przystąpić do podobnego zakręcenia bioreaktora numer 1. Ale najpierw dodam ze dwie warstwy taśmy teflonowej. Zacznę owijać trochę wyżej, aby chwycić lepiej zakrętkę. Owijam zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zakręciłem biankę, teraz sprawdzę, o ile zwiększyła się masa. Z 4765 kg do 5 kg 315 g. Waga zwiększyła się o jakieś 550 g. Przy ważeniu bioreaktora numer 1 musiał powstać błąd. Butelka plastikowa nie waży 85 g. Bioreaktor numer 2 waży 5 kg 775 g. Do bioreaktora numer 3, który ważył 5 kg 330 g, dodałem 510 g kompot z jabłek i masa teraz zwiększyła się do 5 kg 840 g. Bioreaktor numer 4 waży 10 kg 490 g. Teraz przystąpię do wypompowania powietrza z bioreaktora numer 3 z strzykawką o pojemności 100 ml. Że bańka się zwęża. Powietrze z balona uszło. Niestety nie nakręciłem tego. Podobne rzeczy robię z pozostałymi bioreaktorami. Przystępuję do kolejnego transferu z bioreaktorem numer 3, w którym jest 15,4 stopni Celsjusza do balonika. Wcześniej nie pokazałem ilości gazu z bioreaktora, teraz widać, że pozostały gaz uszedł. Jeszcze raz może być na zaworku lub na wiązaniu balona. Wczoraj robiłem w nocy, ale było za ciemno. Dałem do każdego z tutaj z obecnych bioreaktorów taśmę. Mieć zakrętkę admin. Taką taśmę teflonową, która uszczelni, bo myślałem, że to wszystko. Korek ucieka biogaz. Ale jak widzę, tutaj bioreaktory wróciły do swojej sprawności. To znaczy, że są nabite. Tylko, że jest problem. Prawdopodobnie tutaj, na tym połączeniu jest przeciek, albo jakaś mała dziurka. Jak wczoraj wziąłem, napompowałem, naciskałem na bioreaktor, zamykając do upływu gazu, a widać, że wszystko było pozamykane. A i tak uciekało. Więc siłą rzeczy, albo uciekło tu, albo uciekałoby tutaj. Wydaje mi się, że tutaj jest mocno wciśnięte. Nie powinno. Tutaj prawdopodobnie jest wina tego. I teraz myślałem sobie, tak, że wezmę i użyję kleju uszczelniacza, który tutaj wcisnę.
Sprawdzę, czy to dało radę. Klej i szczeliwo K plus D. Elastyczny klej i szczeliwo na bazie poliuretanu o uniwersalnym zastosowaniu. Także zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Jak to wygląda? Wypełniłem trochę. Do każdego trochę. Dał. Mam nadzieję, że to się sklei. Jedno do drugiego. Nie będzie problemu. Na razie mogę zrobić to od razu, ale nie. Myślałem o tym, ale długo mi zeszło i wolę to przełożyć na później. No i zobaczymy, nie? Jak to będzie. Dobra. Jeszcze będzie zmontować ten odcinek.